Jest po 21:00, witam w programie Global News, 2 lipiec, informacje tradycyjnie przedstawione w programie możecie przeanalizować głębiej na mojej stronie www.polskaświadoma.pl, a dziś tradycyjnie przegląd informacji z ubiegłego tygodnia, a zacznę od tego, że media to najdoskonalsza współczesna broń masowego rażenia, ponieważ podbijane społeczeństwo nawet nie zdaje sobie sprawy, że zostało zaatakowane, nawet nie traktuje tej broni jako zagrożenia, dlatego jest wobec niej bezbronne i samo przestawia ją sobie do głowy 24 godziny na dobę. Można zabierać nam coraz więcej czasu i mówić w telewizji, że dzięki temu, że będzie coraz lepiej, a my to uwierzymy. Tak działa ta najdoskonalsza broń na świecie, czyli media. Dzięki nim bez jednego wystrzału zrobić z nami można doskonale niemal wszystko. Można dowolnie sterować całym społeczeństwem, dowolnie oszukiwać, eksploatować i okradać. I dlatego, ponieważ jest potrzeba wprowadzania alternatywnych źródeł informacyjnych, ja zdecydowałem się robić ten program i robię go i będę jeszcze, mam nadzieję, długo. Także zaczynamy. Wszystko wskazuje na to, że jednak będziemy mieli Budapeszt w Warszawie. Tak w Polityce nosi tytuł bardzo ciekawy artykuł, który jak najbardziej obrazuje to, co w Polsce obecnie klaruje się nam na jesień. Prace nad scenariuszem węgierskim nabierają tempa, wysiłku nie szczędzą prezydent, rząd, partia rządząca, podległe jej telewizje, w tym nadawca nominalnie narodowy oraz oczywiście Gazeta Wyborcza. Co ważne, scenariusz węgierski to nie tylko afery i zapaść gospodarcza, które doprowadziły Fidesz do władzy, to także powszechne przekonanie, że establishment postkomunistyczno-liberalny naprawdę nienawidzi tego kraju, którym rządzi, że rzeczywiście gardzi jego kulturą, historią, mentalnością przy odpowiedniej dawce pogardy wobec węgierskości. Teza ta została uznana za prawdziwą nie tylko przez prawicową lewicę ideową, ale także przez klasę średnią. Wynik znamy, większość konstytucyjna dla partii. I to właśnie jest wynikiem niestety programowania umysłów TVN-u i wszystkich innych mediów, które doskonale wpisują się w ten scenariusz. Co jest teraz widoczne i zabawne? Otóż to, że Tusk boi się Polaków, boi się w końcu tego, co może się jemu być może bezpośrednio stać. I tutaj taki bardzo ciekawy artykuł na Niezależnej o tym, jak to Platforma, oblężona twierdza, która w zasadzie dogorywa, ponieważ nie można nazwać tego już rządzeniem, nie można w żaden sposób powiedzieć, że w tej partii jest jeszcze coś, co mogą Polakom zaproponować i stąd widocznie takie środki bezpieczeństwa, jak widzicie, o kurczę, coś mi się tutaj, jak widzicie po prostu są to rzeczy no dosłownie śmieszne, tak, policji w brud, dosłownie tych elementów, które tutaj widzicie, jak najbardziej będzie coraz więcej, bo oni boją się nas coraz bardziej i no, nie dziwić się temu nie można i uważam, że tak należy do tego podchodzić, że to powstanie, które się szykuje, jest jak najbardziej zasadne i realne, ponieważ jak tu widzicie dziesiątki radiowozów, setki ochroniarzy i policjantów, w tym funkcjonariusze na koniach i z psami, a nawet armata wodna zorganizowano w Chorzowskiej Hali Kapelusz podczas sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej i to spotkanie przypominało raczej spotkanie w oblężonej twierdzy niż zjazd cieszącej się społecznym poparciem Platformy. Kiedy równolegle Kongres Prawa i Sprawiedliwości pilnowało kilku ochroniarzy i jeden policjant z psem, bezpieczeństwa rządzących polityków strzegły zastępy policji równocześnie można powiedzieć, zobaczcie, nawet na pontonie starają się monitorować okoliczne tereny, być może obawiając się tego, że jakaś łódź podwodna będzie ich próbować zaatakować. No, być może jest to związane z tym, że partia rządząca coraz bardziej obawia się opozycji, a w zasadzie lidera, którym jest Piotr Duda. I tu taki bardzo ciekawy artykuł na Niezależnej, który
podkreśla w zasadzie to, o czym przed chwilą powiedziałem. Obecny na kongresie Prawa i Sprawiedliwości lider Solidarności Piotr Duda oświadczył, że związkowcy nie będą już rozmawiać z rządem i oświadczył, że premier Donald Tusk to tchórz i kłamca. W dalszej części swego wystąpienia lider Solidarności zapewnił, że z rządem Donalda Tuska rozmawiać nie można i oświadczył, że związkowcy nie będą już prowadzili z rządem żadnych rozmów. Idziecie po władzę, pamiętajcie o tym i nie popełnijcie błędu. To powiedział również Piotr Duda o PiS-ie. Polska społeczna, Polska socjalna to ten kierunek, liberalna polityka legła w gruzach. Jeśli będziecie iść w dobrym kierunku, to wśród Solidarności znajdziecie przyjaciół. Proszę was, by widzieć człowieka, pracownika, wzywał Piotr Duda. Piotr Duda również mówił w zeszłym tygodniu już dosyć otwarcie o tym, że będą to strajki generalne w zasadzie w całej Polsce prowadzone, że to jak on przekazuje w zasadzie informacje do rządu można odebrać jako nawoływanie niemal do buntu, do wyjścia na ulicę. Oczywiście my nie będziemy tego typu zachowań popierać, aczkolwiek to są słowa lidera Solidarności. Kolejną informacją, którą chciałbym się z wami podzielić, jest właściwie to, co widzimy już od dawna, to jak Polska bankrutuje, ile mamy długów. Otóż według, powiedzmy, tego, jak to widzi licznik długu Balcerowicza, jest to 870 miliardów, ale to nie jest oczywiście prawda, ponieważ jest już to 6 bilionów złotych i 60 miliardów odsetek rocznie. Kwota ta rośnie w tempie zastraszającym, zbliżamy się do 100% deficytu budżetowego, ale i to i tak nie koniec złych wiadomości. Rzecz tym, że osławiony licznik długu pokazuje nie całkowity dług, a tylko kwotę zadłużenia wewnętrznego, a więc tyle, ile państwo jest winne swoim obywatelom, na przykład w obligacjach. Jest to jeden filar zadłużenia i co paradoksalnie najmniej bolesny, bo do zadłużenia wewnętrznego dochodzi zadłużenie zagraniczne, a więc pieniądze, które polski rząd pożyczył od innych rządów. No i z danych NBP wynika, że jest to kwota dochodząca do 300 miliardów euro, a więc około 1,2 biliona złotych. Dlatego jeszcze w zależności od kursu walut, prawda, które w zasadzie cały czas rosną. A więc zadłużenie wewnętrzne i zagraniczne to około 2,1 biliona złotych, ale to i nie koniec. Resztę można doczytać na mojej stronie bądź na portalu Stop Syjonizmowi. Także nie, jak powiedziałem, 870 miliardów, ale 6 bilionów. Według niektórych ekspertów zadłużenie Polski jest dwukrotnie wyższe jak zadłużenie Grecji, no ale wiadomo, kogo mamy w rządzie. Mamy magika Gargamela Rostowskiego, który jest niemal doskonałym iluzjonistą, który doskonale ukrywa to, jak ten kraj jest zadłużony. Kolejną informacją, którą chciałbym się z wami podzielić, jest sytuacja OFE. Sytuacja, która jak najbardziej mrozi krew w żyłach obecnych rządzących. Jak tu widzicie, system emerytalny jest bankrutem i to trzeba powiedzieć jasno. Co my możemy z tym zrobić? Tak naprawdę również o tym za chwilę powiem. Ale zgodnie z socjalistyczną naturą ZUS, potwierdzoną kilkoma wyrokami Sądu Najwyższego, środki zgromadzone w ZUS-ie nie stanowią własności osoby ubezpieczonej, natomiast środki zgromadzone w OFE z pewnymi ograniczeniami podlegają dziedziczeniu lub nabyciu przez osobę wskazaną przez członka OFE w dyspozycji na wypadek śmierci. Nie będę dawał się w szczegóły, resztę możecie sobie doczytać na mojej stronie, aczkolwiek to, co należałoby w tej chwili zrobić z OFE, to po prostu ogłosić bankructwo. System emerytalny jest bankrutem i trzeba to jasno powiedzieć. By ukryć to bankructwo z powodów ideologicznych, dopłacamy do niego 85 miliardów złotych rocznie. Ogłoszenie tego bankructwa będzie ostatecznym upadkiem socjalizmu i jak doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, rząd tak prędko tego nie zrobi. Kolejną informacją, którą chciałbym się z wami podzielić, jest to, co już pewnie wyczytaliście nawet w niektórych mainstreamowych mediach, a więc jak raport NIK pogrąża koalicję PO-PSL, tłumacząc ostatni swój audyt tym, że no, zmarnowano 19 miliardów. Kontrolerzy NIK nie wykryli nigdy wcześniej tak ogromnych strat. To jest cena za błędy w instytucjach państwowych w zeszłym roku. Tak duże pieniądze zmarnowano z różnego rodzaju, przez różnego rodzaju błędy w księgach rachunkowych, które miały wpływ na roczne sprawozdania finansowe. 1,7 miliarda to pieniądze wydane niezgodnie z prawem. Pozostałe środki zostały zmarnowane przez niegospodarność, m.in. niepotrzebne zakupy i zawyżone ceny. Lista nieprawidłowości jest bardzo długa. Znajdują się na niej m.in. projekty naukowe, zlecanie niepotrzebnych usług doradczych, organizacji konferencji i
innych wydatków w państwowych spółkach i dziurawy system ubezpieczeń społecznych. Większość z tych przestępstw nie ma żadnej konsekwencji. Doniesienia Najwyższej Izby Kontroli do prokuratury dotyczyły najczęściej przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez urzędników, fałszowania dokumentów lub błędów w księgowości. Izba podaje, że ze 136 spraw zgłoszonych w 2012 roku organom ścigania znany jest już finał 49 z nich. Jedno zgłoszenie zakończyło się wyrokiem sądu, a 3 aktem oskarżenia. W pozostałych przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania lub je po prostu umorzyła. Także standardowo klasyczny model działania, wszystko zamiatają pod dywan, no ale cóż, coś im można im dziwić, do samego końca będą grali i jak najbardziej będziemy my tutaj te rzeczy punktować, aczkolwiek kolejny temat, mrożący krew w żyłach, w Super Expressie dalszy ciąg sporu, kto jest odpowiedzialny za fatalne dla Polski zapisy pakietu klimatycznego. W weekend Jarosław Kaczyński i Tusk wzajemnie oskarżali się o to, kto złagodził i kto w zasadzie doprowadził do tak katastrofalnych w skutkach dla naszej gospodarki zapisy na temat redukcji emisji dwutlenku węgla. Otóż Unia Europejska, chcąc doprowadzić do drastycznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przeforsowała projekt 3x20, czyli zmniejszyła do 2020 roku emisji gazów o 20%, zwiększenia efektywności energetycznej też o 20% i zwiększenia udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych do 20% ogółu. A co to oznacza? No cóż, drastyczne podwyżki cen energii już za kilka lat i znaczne obniżenie poziomu życia Polaków. Sam Donald Tusk oszacował koszt wprowadzenia pakietu od 60 do 80 miliardów złotych. Zresztą, dlaczego oni po prostu na ten temat kłamią? Dlaczego obrzucają się winą? Ponieważ oni doskonale wiedzą, że ten pakiet dobije polski przemysł, że raz, że prawa do emisji nie zostaną tak sprzedane, jak planował to Tusk z Sikorskim i też wiele innych drobiazgów, których albo sami nie doczytali, albo po prostu nie rozumieją. Sytuacja jest w tym temacie również niepokojąca. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj akurat jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ w zeszłym tygodniu minister Nowak zapewniał Polaków, że firma Alpine, która odpowiada za budowę części autostrad, swoje kłopoty zawdzięcza przede wszystkim swojej niegospodarności we wszystkich swoich projektach. A co się okazuje? Przedstawiciel austriackiej firmy Alpine, którą postępowanie GDD IK doprowadziło do upadku, wystosował list do dyrektora tejże instytucji, w którym zdecydowanie krytykuje jego postawę i pracę w dyrekcji. I cóż możemy tutaj ciekawego dodać? Dziś na list zareagował premier Tusk, broniąc dyrektora Witeckiego. Tusk odpowiada na dramatyczny list przedstawiciela Alpine i tłumaczy to w ten sposób, że przecież wszystko zostało załatwione z wykonawcami w sposób należyty. A za to przedstawiciel austriackiej firmy powiedział: rozmawialiśmy z bankami austriackimi o redukcji zadłużenia i restrukturyzacji całego koncernu. Sygnał z Polski do banków austriackich i zebranie gwarancji postawiło firmę w sytuacji, gdzie banki przestały z nami rozmawiać. Dzisiaj Alpine jest w postępowaniu likwidacyjnym, czyli jest bankrutem. Pozostałe kontrakty zostały nam wypowiedziane z dnia na dzień po uzyskaniu wiadomości przez GDD IK, że jesteśmy w postępowaniu upadkowym. Zostaliśmy poinformowani pisemnie, że zrywa się umowę z naszej winy i że będziemy obarczeni karami. Bardzo ciekawe, że taki gigant austriacki, bo to też było bardzo ciekawie również komentowane w austriackich mediach, bo to jest wręcz precedens, do jakiego doszło z winy niegospodarności oczywiście polskiego rządu. Także no, można powiedzieć, że moc twórcza, twórczo-sprawcza naszego rządu również zaczyna dobijać firmy zagraniczne. Kolejna bomba, która tyka, to jest właśnie śmieci. Od poniedziałku samorządy zajmą się transportem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Na razie umowy z firmami na odbiór śmieci podpisało 80% gmin w Polsce. Mieszkańcy są przerażeni. W piątek we Wrocławiu zorganizowano pikietę, podczas której mieszkańcy zasypali swoimi śmieciami wejście do lokalnej siedziby Platformy. Nie wiadomo, jak sprawa zostanie rozwiązana na osiedlach. Na wielu śmietniki nie są zadaszone i zamykane. Każdy przechodzący może do nich wrzucać co chce. No, jak upilnować sąsiadów tak, na przykład, aby nie pomylili pojemników? Wystarczy,
że jeden mieszkaniec bloku nie będzie segregował odpadów i wszyscy poniosą konsekwencje. Poza tym stawki za niesegregowane odpady są czasem dwukrotnie wyższe. No, posłowie nie pomylili też między innymi, nie pomyśleli też między innymi o szpitalach. Będą płaciły one za śmieci czasem nawet pięciokrotnie więcej niż dotychczas. Także ta władza koalicji PO i PSL-u jest arogancka i nie tylko w sprawie ustawy śmieciowej, ale też nie konsultuje tego w ogóle z ludźmi, bo Polska nie jest przygotowana do tej ustawy, a tak naprawdę będzie to nas wyłącznie więcej kosztować i też, jak się to komentuje, będzie to stanowiło pewnego rodzaju chaos śmieciowy. Także czy grozi nam Mediolan? Zobaczymy. Kolejny temat, tak. To jest właśnie ciekawostka, która będzie najprawdopodobniej bardzo szybko zamieciona pod dywan. Mam na myśli tutaj te słynne telefony czy też maile z pogróżkami o tych właśnie bombach słynnych, zmasowane ostrzeżenia przed tak zwanym podłożeniem bomby w miejscach użyteczności publicznej, w budynkach, sądach, w prokuraturach, o ironio przecież pilnowanych niczym bankowe skarbce. No i to jest metoda, która od zawsze służyła terrorystom do testowania zabezpieczeń i procedur przed dokonaniem faktycznych zamachów bombowych, mających sparaliżować i zdestabilizować państwo. Robiła tak Irlandzka Armia Republikańska, którą koniec końców tknęła z próbami na doskonale przygotowanej policji brytyjskiej, praktycznie nie ruszyła się poza podkładaniem bomb w śmietnikach w miejscach publicznych. Robiła tak również baskijska organizacja separatystyczna ETA, której członkowie mieli o tyle łatwiej, że hiszpańskie służby na początku podchodziły do sprawy fałszywych alarmów jak pies do jeża. Trochę chciały coś o tym zrobić, ale tak naprawdę nie wiedziały do końca, o co komu chodzi. Fałszywe alarmy mają w końcu jeszcze jedną cechę: usypiać czujność ludzi, a przecież w zamachu chodzi o to, żeby zabolało tych ludzi, przede wszystkim wszystkich ofiar tychże zamachów. Co pokazały polskie służby? Alarmy bombowe zdarzyły się m.in. w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Sosnowcu, Koszalinie, Chrzanowie, Ostrołęce, Jeleniej Górze, w Lublińcu. Łącznie sprawdzono 22 budynki użyteczności publicznej, jak raz przegląd miast różnej wielkości, przegląd procedur i działań policji i ABW w różnych regionach kraju, przegląd w końcu pewności samego państwa dotyczący sprawy pilnowania budynków urzędowych. No bo skoro do sądu czy prokuratury nie można wnieść nawet ubijaka do fajki, dlaczego jest ewakuowany pod fałszywym alarmem bombowym? Ja powiem, że tutaj to było od początku dla mnie jasne, że to jest prowokacja. Zresztą złapali ponoć dwóch podejrzanych, potem ich wypuszczono, teraz znowu jednego. No i w zasadzie no, sprawa ucichła. Ja od samego początku czułem, że to jest prowokacja i być może takich prowokacji będziemy mieli więcej. Bardzo dobrze to odwraca sprawę od takich naszych codziennych wydarzeń. Być może jest to test, a być może rzeczywiście coś po cichu również przeszło. Także kolejny temat. Fala samobójstw rośnie lawinowo i to jest w ogóle temat, który potwierdza wiele, aczkolwiek może skupię się na tym, co tłumaczy tutaj Interia pod tym bardzo zagadkowym nagłówkiem. No, gazeta prawna między innymi, aczkolwiek Gazeta Polska codziennie zauważa, że w czasie rządów gabinetu Donalda Tuska doszło już do co najmniej kilku tysięcy samobójstw i prób samobójczych z powodu trudnej sytuacji materialnej lub nagłej utraty źródeł utrzymania. Rośnie także ogólna liczba zamachów na własne życie. W ubiegłym roku policja odnotowała niemal 5800 takich wypadków. Rok wcześniej było ich o niemal 600 mniej. W 2007 roku policyjne statystyki zawierały 4600 samobójstw i prób samobójczych. Zdesperowanie ludzi się też na wyjątkowo dramatyczne gesty decydują, takie jak samopodpalenia, i od 2007 roku było aż 8 takich przypadków i będzie ich więcej. Ludzie są zdesperowani i będą zdesperowani coraz bardziej. Oczywiście zawsze tego typu sytuacje rząd będzie komentował w sposób taki, że będą sprowadzali sprawy do problemów psychicznych czy też jakichś takich innych rzeczy na podłożu czystej psychiatrii, aczkolwiek sytuacja, jak widzicie, w kraju no, zmienia się w dosyć dramatycznie, czego efektem właśnie są takie, a nie inne działania ludzi. Kolejna bardzo ciekawa informacja, dobra informacja. Ostateczny wyrok w sprawie TVN-u za znieważenie flagi polskiej.
471 tysięcy ma zapłacić TVN właśnie za to, jak w programie Kuby Wojewódzkiego włożono miniaturki polskich flag w atrapy psich odchodów. Uczestnicy programu tłumaczyli potem, że był to happening mający uświadomić problem zanieczyszczenia polskich ulic, jednak przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na stację karę, powołując się na artykuł 18 pierwszej ustawy o RTV, który stanowi, że audycje nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz podstaw i podglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. Bardzo dobrze. Szkoda tylko tyle, że w wyroku nie było wystosowana taka konieczność publicznych przeprosin Polaków na antenie TVN. To by, myślę, już dało jasne takie wyobrażenie tego, czym TVN naprawdę jest. Chociaż kto wie, być może jeszcze ta sprawa do nas wróci, aczkolwiek w końcu wychodzi to, kto nam programuje umysły i do jakich metod się posuwa. Kolejna ciekawa informacja, matura, no bo tak, to, że system edukacyjny w Polsce jest coraz gorszy, to chyba wie już każdy, to jak powiedzmy kształciliśmy się kiedyś w odniesieniu do tych wszystkich reform, które zostały przeprowadzone w ostatnim czasie, można jasno określić chociażby w tym, co teraz się dzieje, ponieważ system edukacji jest tak fatalny, że no, rządzący posuwają się do tego, żeby te wyniki, a w zasadzie żeby te wymagania starać się zaniżać, ależ dlaczego? To jest dobre pytanie. Steruje się tym dlatego i w taki sposób, że z grupy zwykle około 1000 zadań wybiera się te łatwiejsze lub trudniejsze w zależności od wyników. I no, tu mam taką opinię przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, profesor Bogusław Śliwierski. Według niego Centralna Komisja Egzaminacyjna steruje poziomem trudności egzaminów maturalnych na polecenie polityków. Chodzi tutaj o utrzymanie wyników w sondażach poparcia. Politycy traktują egzaminy państwowe jako sprawdzian jakości własnej władzy i dlatego określany jest minimalny procent uczniów, którzy mają zdać egzamin. O jakości wykształcenia pokolenia nie decyduje to pokolenie i jego rzeczywista wiedza oraz kompetencja, tylko politycy, którzy oczekują takiego ustawienia trudności zadań, aby ta zdawalność była jak najwyższa. No jest to oczywiście zrozumiałe, bo gdyby okazało się, że rządząca platforma chciała w jakiś sposób w tej chwili poprawić swoje notowania, no to musiałaby dla tych uczniów coś zrobić. Ja też pamiętam, kiedy ja zdawałem maturę, miałem właśnie wybór, czy zagłosować na platformę i mieć jeszcze starą, czy też akurat polegać na opozycji i zdecydować się na nową. Okazuje się, widzicie, że jednak ten nowy system edukacyjny jest katastrofalny, bo produkuje totalnych lemingów, którzy nie potrafią myśleć abstrakcyjnie, nie potrafią się zagłębiać i w zasadzie są wyłącznie hodowani na potrzeby wspierania systemu. Także bardzo ciekawa informacja, która również pokazuje nam, do czego potrafi posunąć się w Polsce władza. Kolejny temat, Smoleńsk. Smoleńsk będzie wracał i Smoleńsk pod żadnym pozorem nie będzie, myślę, przed platformą w żaden sposób tematem zamkniętym, ponieważ jest to też bardzo ostra amunicja, można powiedzieć, wyborcza i jest też wielu ludzi, którzy jak najbardziej chcą tej prawdy, chcą ujawnienia tych faktów, szczegółów. A co tu ciekawego w tym temacie? Otóż, jak zaznaczył prokurator Szeląg, przedstawienie ekspertyzy nie orzeka jednoznacznie, czy na pokładzie Tupolewa doszło do wybuchu, czy też nie. Zdaniem prokuratury do sporządzenia pełnej ekspertyzy konieczne jest zbadanie próbek pobranych z ciał ofiar oraz metalowych próbek Tu-154, jakie wbiły się w brzozę. Przedstawiciele prokuratury nie byli w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie o jakość sprzętu używanego do badań, ani na pytanie o powód nieobecności biegłych na konferencji. Dlaczego nie ma dzisiaj biegłych? Nie ma, bo być ich nie mogło, twierdzi prokurator Szeląg i w ten sposób stara się uciąć wszelkie spekulacje w tym temacie. Prośbę o wydanie jasnego komunikatu, czy można na tym etapie śledztwa wykluczyć wybuch na pokładzie samolotu, prokurator Szeląg uznał za stawianie pytania nad określoną tezą. Uchylił się w ten sposób odpowiedzi. Jerzy Artymiuk wyraził z kolei nadzieję, że do końca roku opinia biegłych zostanie uzupełniona o informacje pozwalające na przedstawienie pełniejszej ekspertyzy. Także nie da się powiedzieć tak lub nie i cała sprawa jeszcze się będzie ciągnęła oczywiście.
i zobaczymy, co dalej. Kolejny temat, który jak najbardziej pokazuje to, że staramy się osłabić nasze wojsko, to jest temat sprzed 2 tygodni, ale on uciekł mi, a jest bardzo ważny, ale muszę dlatego o tym powiedzieć dzisiaj, ponieważ to też jakoś wpisuje się w ogólną politykę, która właściwie na jesień będzie miała troszeczkę inny obrót i tego typu działania, jakie rząd w tej chwili stosuje, są jak najbardziej zrozumiałe przecież. Rząd przekonuje, że głównym celem przygotowanej we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Wewnętrznego na nowelizacji jest ujednolicenie struktur na czas wojny lub kryzysu i pokoju, tak żeby nie trzeba było ich zmieniać dopiero w sytuacji kryzysowej. Ustawa umożliwia też prezydentowi wskazanie na wniosek premiera osoby, która ma przygotować się do roli naczelnego dowódcy na czas wojny. O tym informuje niezależna.pl. Ponadto nowelizacja zakłada zmianę roli sztabu generalnego. Obecnie minister obrony kieruje armią za pośrednictwem szefa sztabu generalnego. Po reformie sztab ma się skupić wyłącznie na planowaniu strategicznym, opracowywaniu wieloletnich programów rozwoju sił zbrojeniowych oraz doradzaniu ministrowi obrony, premierowi i prezydentowi. I to są nowe akurat wymysły naszego rządu po to, żeby jeszcze bardziej zdestabilizować obronę naszego kraju. Kolejna informacja. Sejm przeciwko prosumentom. Nie będziemy mogli wytwarzać energii w domach. Chyba was to nie dziwi, oczywiście. Oni chcą absolutnie uzależnić nas od energii, którą produkują i w zasadzie już nie nasze elektrownie, bo tych elektrowni polskich już niewiele zostało. Część będzie niedługo pozamykana, o tym też mówiliśmy, że czeka nas dosłownie no, bardzo ciemny okres najprawdopodobniej. Zresztą w połączeniu z pakietem klimatycznym to już w ogóle nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądać. Podczas tutaj ostatnich rozmów 21 czerwca posłowie odrzucili poprawkę zgłoszoną przez ruch Palikota i w tym akurat temacie powiem tylko tyle, że rząd nie zgadza się na to, żebyśmy my produkowali energię, także nie ma się tutaj absolutnie czemu dziwić i w zasadzie no, trzeba jedynie na co poczekać, to po prostu na wolną energię, na tą technologię, która w tak gigantycznym nakładzie może dostarczyć nam tego cennego surowca jak prąd elektryczny i akurat uważam, że no to też jest zrozumiałe. Rząd kieruje się wyłącznie tym, czego chcą korporacje, tego, czego chcą globaliści, nie dając nam szans w zasadzie na jakiekolwiek uzależnienie się od tego chorego systemu. Kolejny temat i to jest właściwie bardzo ciekawe zaskoczenie dla wszystkich obserwatorów sytuacji ekonomicznej na świecie. Można powiedzieć, że ktoś zmienia jakby politykę pompowania pieniędzy, w zasadzie ruchu tych pieniędzy, bo się mówiło dużo ostatnio o migracji złota, o takich bardzo dziwnych posunięciach na rynku tego surowca i akurat spodziewano się jakby już takiej fazy wypompowania tych pieniędzy również z obywateli. A tu taka niespodzianka. Będzie jednak jakaś forma, jakaś próba ratowania tej struktury europejskiej między innymi i będą pompowane pieniądze właśnie w temat walki z bezrobociem. I tutaj podczas pierwszego dnia szczytu Unii przywódcy uzgodnili te dodatkowe fundusze na walkę z bezrobociem dla młodych. Mają one pochodzić z przesuwania niewykorzystanych środków w ramach przyszłego budżetu na lata 2014-2020. Herman Van Rompuy poinformował na konferencji prasowej w nocy z czwartku na piątek, że kraje Unii będą mogły przeznaczyć na walkę z bezrobociem wśród młodych co najmniej 8 miliardów w latach 2014-2020, a nie tylko 6 miliardów, jak uzgodniono. Także dają nam jakąś nadzieję. Być może to są takie ruchy, które mają troszeczkę przeciągnąć ten kolaps finansowy, ponieważ doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że elity muszą w pewnym momencie odłączyć nam kroplówkę w postaci pieniędzy i wydawało się, że to będzie być może w tym roku, aczkolwiek te działania dowodzą, że jednak się to nam troszeczkę przeciągnie. Nie wiem jak długo, aczkolwiek jest to bardzo ciekawe posunięcie ze strony Unii, ze strony globalistów, którzy tak naprawdę kręcą tym wszystkim, także tutaj taka właśnie pozytywna, być może dla niektórych niespodzianka. A tu troszeczkę inny biegun tej samej informacji, można powiedzieć,
że przeciągający się kryzys finansowy w krajach unijnych spowodował już wzrost przestępczości. Jest to tutaj, tak jak widzicie, liczba określa takich organizacji przestępczych w Unii, która wzrosła do rozmiarów 3600. Co mnie tutaj najbardziej zainteresowało, to że praktycznie już fałszuje się w Unii chyba wszystko, co tylko można, i akurat to, co się tutaj nieciekawego dzieje, to jest to, że po pierwsze, raz, że wzrasta przestępczość, a dwa, że korporacje ponadnarodowe, które mają przedstawicieli w swoich 60 krajach, potwierdzają właśnie to, że fałszuje się praktycznie wszystko, od leków, żywności, środków czystości, do części samochodów i też samolotów. Także jest to bardzo ciekawe zjawisko, które w zasadzie no, jest konsekwencją tego, co się dzieje. Firmy mają coraz mniej pieniędzy na różnego rodzaju oryginalne części czy też leki i z tego powodu rozwija się tego właśnie rodzaju rynek. No cóż, myślę, że to chyba było do przewidzenia. Kolejny temat to już chyba jest bardziej poważna sprawa. To jest zakaz płatności gotówką powyżej 500 euro. Na wielu blogach, aczkolwiek ja mam tutaj informację z blogu Gajowego Maruchy, który pisze, że towarzysze z Unijnego Ministerstwa Finansów wprowadzają po cichu zakaz płatności gotówkowych na kwoty powyżej 500 euro, który ma obowiązywać w całej eurozonie. Cel operacji wciąż ten sam, to jest z jednej strony odebrać ludziom, którzy zdecydowali się by na posiadanie większej ilości fizycznej gotówki w postaci banknotów, odebrać im możliwość kupienia za nie czegokolwiek wartościowego na kwotę przekraczającą 500 euro, a z drugiej strony pełen nadzór ze strony lobby bankowego oraz fiskalno urzędniczego za wszystkimi możliwymi transakcjami obywateli. Z punktu widzenia fiskusa każda transakcja pozwala zweryfikować, czy kupujący miał z czego kupić, znaczy zapłacił wcześniej podatek od przychodu, a sprzedający zapłacił, bo skarbówka została poinformowana o jego nowym przychodzie z tytułu transakcji zbycia jakiegoś dobra, którego był od niedawna właścicielem, a od czego winien zapłacić podatek. Temat ograniczenia płatności gotówką był już testowany na społeczeństwach na przykład krajów takich jak Hiszpania, limit jest do 2,5 tysiąca euro, Bułgaria 7,5 tysiąca, Włochy 1000, Grecja limit 1000 euro. Prawdą jest to, że ważne decyzje należy podejmować, gdy oczy społeczeństwa zwrócone są w innym kierunku, na przykład rytualne wyprzedaże, wydarzenia sportowe i tak dalej, a zmysły przytępione jak najbardziej nie ogarniają tego typu rzeczy. Ta sprawa jest bardzo ciekawa i bardzo istotna dla ludzi, którzy nadal wierzą, że Unia Europejska jest krajem, właściwie jest tworem dobrobytu. Nie, słuchajcie, tu już wchodzą pewne ustawy, które mają zadanie wycofywać powoli gotówkę i zastępować ją oczywiście pieniądzem elektronicznym, który będzie bardzo łatwo ściągnąć przecież. Mamy tego dowód chociażby po tym, co się zadziało na Cyprze, także jestem ciekaw, kiedy powiedzmy ten limit wypłat stanie się jakby już jasny dla wszystkich państw strefy euro i no, jestem ciekaw reakcji ludzi na to, bo na razie to wygląda tak bardzo niewinnie, prawda? Aczkolwiek to już dowodzi tego, że będą te pieniądze wycofywane i zamieniane na gotówkę elektroniczną. Kolejny temat. Ja myślę, że niektórzy z Was widzieli bardzo ciekawy film Raport Mniejszości. Ja czytając ten artykuł również skojarzyłem właśnie to, co tutaj będzie realizowane. Macie tutaj ciekawy przykład chociażby tego, co często pojawia się w filmach jako science fiction, a po latach staje się to rzeczywistością. W tym wypadku sztuczna inteligencja do wykrywania przed zbrodni, która zachowuje się jak robot, rozumie i odpowiada na skomplikowane pytania. Pomyśl na przykład o filmie 2001 Odyseja Kosmiczna i zastanów się, jak najbardziej takiej zapamiętanej postaci, niejaki komputer HAL 9000. I w zasadzie coś takiego jest w tej chwili budowane bądź już działa, ponieważ nie dowiemy się tego, aczkolwiek z tych informacji, które zebrały wolne media, można śmiało powiedzieć, że
w ciągu 4 pierwszych miesięcy do tego roku, system był wielokrotnie wykorzystywany i coraz więcej tego typu wynalazków ma oczywiście chronić nas przed terroryzmem, aczkolwiek jak widzicie, produkuje się systemy o tak skomplikowanych algorytmach, które pozyskują treści niemal z wszystkich możliwych portali społecznościowych, wszystkich baz danych, które są w stanie przewidywać pewne ruchy obywateli i w konsekwencji wykorzystywać tą wiedzę przeciwko nam. Kolejny program, kolejny temat. Wchodzimy już tutaj w temat zamieszek, słuchajcie. Jak widzicie, zamieszki nie ustają i ustawać nie będą. Takie widmo buntu krąży po świecie już od jakiegoś czasu, tak koło, można powiedzieć, 3-4 lat, ale w ostatnich dniach protesty i zamieszki wybuchły w kolejnych krajach, takich jak Chile, Wielka Brytania, Szwecja, Turcja, a ostatnio także w Brazylii. Na ulicy największych brazylijskich miast, m.in. w Rio de Janeiro, São Paulo, Salwadorze, wyszło ponad 1 000 000 Brazylijczyków, aby demonstrować przeciwko niesprawiedliwości społecznej, korupcji, złemu stanowi służby zdrowia i oświaty. W Ameryce Południowej wściekłość i rozpacz w każdej chwili mogą eksplodować, wystarczy tylko iskra. W Brazylii tą iskrą stała się zapowiedź podwyższenia cen biletów, a domino dalej już układało się samo. Także inny temat. To jest właśnie to, jak działa ta demokracja, bo to jest właściwie ze sobą wszystko powiązane, jak działa ten model amerykańskiej demokracji. Mamy teraz przykład Egiptu, który, jak tu określany jest, stoi na granicy katastrofy. Miliony ludzi ponownie protestują, są kłopoty z dostawami prądu, brakuje benzyny, a armia zagroziła interwencją. Wiemy o tym, że egipska opozycja zapewnia, że nie poprze wojskowego przewrotu w kraju i obalenia obecnych rządów islamistów, ale wydano też ultimatum, wzywając rząd i prezydenta do uspokojenia sytuacji. Oczywiście w mediach niczego się na ten temat nie dowiecie. Media generalnie boją się tego typu tematów, boją się pokazywać tych ludzi, którzy w tych ilościach, bo mówi się, że nawet 33 miliony ludzi protestowało w Egipcie. Nie wiem, czy to jest informacja potwierdzona, czy jest to rzeczywiście taka ilość tego niezadowolenia, aczkolwiek podobno Mursi poda się do dymisji i nie będzie tam dalszego rozlewu krwi. W każdym bądź razie do działania wojska odniosła się także koalicja islamskich ugrupowań, w skład której wchodzi Bractwo Muzułmańskie. W wydanym oświadczeniu kategorycznie odrzuca podejmowanie przez nich niektórych prób wykorzystania armii do ataku na praworządność. Również Obama odezwał się w tej sprawie, komentując to w sposób bardzo łagodny, tak? Aczkolwiek były też informacje, że Amerykanie szykują się również do jakiejś prewencyjnej akcji, także sytuacja, można powiedzieć, rzeczywiście jest bardzo skomplikowana w Egipcie. No i najbliższe dni, myślę, pokażą to, w jakim kierunku to wszystko będzie zmierzać. Kolejny temat, który akurat nikogo nie dziwi, bo Portugalia również od jakiegoś czasu ma bardzo ciężką sytuację ekonomiczną i tam akurat teraz najważniejsze portugalskie związki zawodowe, Powszechna Konfederacja Portugalskich Pracujących i Powszechny Związek Pracujących wezwały do przeprowadzenia powszechnego strajku. Uczestnicy zamierzają wyrazić protest przeciwko środkom kraju w zakresie oszczędzania budżetowego, a także przeciwko wzrostowi bezrobocia. I ja myślę, że ten kraj niebawem również będzie tym, który będzie potrzebował jeszcze więcej gotówki ze strefy euro i sądzę, że tych pieniędzy oczywiście nie będzie i akurat dokłada się kolejne państwo do naszych upadających klocków domina. Jak długo to domino będzie jeszcze stało, jak powiedziałem, trudno powiedzieć, aczkolwiek widać coraz bardziej to, jak bieda w Europie zaczyna po prostu wchodzić w fazę po prostu dramatu. Także kolejny temat, który, myślę, również rozgrzewa do białości, ponieważ wydawało się, że po zakończeniu pseudo-reżimu Husseina sytuacja w Iraku została opanowana, aczkolwiek Amerykanie nie potrafią sobie poradzić z tym regionem. Cały czas jest tam jakiś zamach niemal w każdym tygodniu. Można oczywiście wyciągnąć taki wniosek, że to, tak jak media pokazują, są wszystko wewnętrzne sprawy w Iraku, aczkolwiek wszystko wskazuje na to po prostu, że również tam demokracja amerykańska, która próbuje od jakiegoś czasu stabilizować to wszystko,
wojsko no nie daje rady i wojna jest tam po prostu kolejna domowa na włosku, także kolejny kraj, który jak najbardziej opiera się syjonistom, kolejny kraj, który w jakiś sposób próbuje się wyzwolić z tej pseudodemokracji i takie są tutaj zapowiedzi najbliższej przyszłości. Również Syria, ten temat no, będzie jeszcze wracał na pewno nie raz. Mówi się o tym, że powinno już dawno być jakby podporządkowane te całe państwo, które już od dobrych 2 lat walczy z Amerykanami, w zasadzie z globalistami, którzy próbują przejąć to w taki sposób dość podstępny, aczkolwiek mam informację tutaj z wolnych mediów, że szykuje się właśnie coś na miesiąc sierpień, że w zasadzie ta desperacja jest tak ogromna, że no, trzeba coś w końcu z tą Syrią zrobić, a jak wielokrotnie wam tłumaczyłem, Syria jest drogą do podporządkowania, czy też do ułatwienia sobie konfliktu zbrojnego z Iranem, także no, można powiedzieć, że każde tego typu działania, które będzie destabilizowało Syrię, będzie również prowokowało Iran, a jak wiecie, scenariusz Iranu nawet po wyborach jest ciągle ten sam. Jeżeli cokolwiek stanie się w Syrii, jeżeli jakiekolwiek wojska będą ingerować bezpośrednio w politykę tego kraju, Iran oficjalnie włącza się w to wszystko i jak to niejednokrotnie cytował, jak to niejednokrotnie ja cytowałem słowa Chomeiniego, a więc tego najwyższego, można powiedzieć, przywódcy w Iranie, ponieważ prezydent nie stanowi tam jakiejś takiej głowy, jakiegoś takiego, można powiedzieć, nie stanowi tej władzy, tylko właśnie ten przedstawiciel duchowy, który często mówił, że właśnie w sytuacji jakiejkolwiek ingerencji w Syrii wszystko, co po prostu lata, wszystkie te rakiety, wszystko to poleci w Izrael. Także jest to o tyle niebezpieczna sytuacja, że no, jak widzicie, według tego schematu może wywołać naprawdę gigantyczną wojnę w tamtym regionie. Także zobaczymy, czy tym razem się również uda, bo jak widzicie, ja też komentuję to od 1,5 roku, akurat nic w tym temacie, poza drobnymi jakimiś prowokacjami, nic konkretnie globalistom nie wychodzi. Kolejny temat, szpiegowanie. W zasadzie to, że mówi się o tym coraz więcej i że powstają pewnego rodzaju reakcje na ten temat, które sugerują jakby, że to zjawisko jest coraz bardziej powszechne i jest ono zagrożeniem dla demokracji Unii Europejskiej, czy też innych państw, które zostały wciągnięte jakby w ten cały mechanizm podsłuchu i cała ta sprawa z tym Edwardem Snowdenem mi tak nie do końca się podoba. Ja mam przeczucie, że to jest taka sama manipulacja, jaka była w przypadku WikiLeaks, a więc znowu ujawniono coś, co tak naprawdę no, nie zaszkodzi nikomu. Wydaje się, że państwa podsłuchiwane, czy też sama Europa, która no, w zasadzie co może dzisiaj zrobić? No nic, no, skończy się oczywiście na jakichś pouczeniach, na jakichś takich komentarzach, aczkolwiek moim zdaniem cała ta sprawa służy po to, żeby oswoić ludzi z tym procederem, żeby jednocześnie wystraszyć wszystkich tych, którzy w jakiś sposób próbują się w tej chwili ustawiać przeciwko NWO, i jest to takie właśnie oswojenie się z tym procederem w inwigilacji i monitoringu, tak? Pokazanie światu, że żadna organizacja, żadna typu Unia Europejska, żadne państwo nie jest w stanie się już przeciwstawić tego typu wynalazkom i w zasadzie jest to moim zdaniem wyłącznie taki proces oswajania nas z tym, co powiedzmy Amerykanie w tej chwili wyprawiają, także zobaczymy, co będzie z tym dalej. Edward Snowden jest teraz uznawany za Robin Hooda polskiego internetu, tak samo jak kiedyś był uznawany również Assange, tak, Julian, który jakby cały czas w zasadzie jest niemal taką ikoną tej wolności internetu, aczkolwiek sądzę, że już nie jeden z was doszedł do tego, że to jest jeden wielki przekręt. To w ogóle, słuchajcie,
z publikacji Wikileaks nikt z tego nie został w zasadzie w żaden sposób oskarżony czy też osadzony, a naprawdę niby materiały były takie ciężkie. Tak samo w tym wypadku zobaczycie, że w konsekwencji całe to ujawnienie tego procederu nie zmieni niczego, poza tym, że wielu obywateli będzie po prostu się bardziej obawiało tego systemu i obawiało się władz. Kolejny temat, chyba już ostatni, to jest właśnie, tak, apokalipsa, słuchajcie. O co chodzi z tą apokalipsą? Zresztą ja myślę, że w wielu takich punktach, nawet dzisiejszych tematów, które zebrałem, pojawia się taki motyw ujawnienia pewnych sekretów. I też będę to starał się często powtarzać, bowiem apokalipsa, która obecnie trwa, również polega na tym, a w zasadzie z samej definicji tego słowa, z greckiego apokalipsis, a więc odkrycie tego, co zakryte. I mamy tutaj właśnie przykład tego właśnie, co zostaje odkryte, tak? A więc to, jak działa cała ta sfera finansowa w Watykanie. I tutaj dyrektor generalny Instytutu Dzieł Religijnych i jego zastępca złożyli rezygnację. Obowiązki szefa instytucji przejmuje niejaki Ernst von Freiberg. Media donoszą, że dymisja ma związek z niedawnym zatrzymaniem niejakiego Nuncio Scarano. Aresztowanemu duchownemu zarzuca się nielegalny transfer 20 milionów euro, czyli równowartości 86 milionów złotych ze Szwajcarii do Włoch. I nie wchodząc już bardziej w szczegóły, są to kolejne bardzo ciekawe informacje, widzicie, które akurat w tym wypadku pokazują jakby prawdziwą naturę tych wielkich kościelnych autorytetów, prawda? Także to jest jeden z takich przejawów tej tak zwanej apokalipsy, a więc odkrycia tych, że przekrętów, które rządzą światem, które manipulują nas najbardziej. Na koniec chciałbym zaprosić wszystkich do odwiedzania naszej grupy na Facebooku, do przyłączania się do dyskusji, do wrzucania informacji, również do tego, żebyście wspierali nasze inicjatywy nie tylko finansowo, ale również żebyście przyłączali się i tworzyli z nami bardzo nowe, bardzo ciekawe rozwiązania, które w tej chwili projektujemy. Dlatego tu apeluję do wszystkich, którzy mają dość tego systemu i chcieliby w jakiś sposób kreować coś nowego, coś właśnie dla ludzi świadomych, którzy w jakiś sposób mają potrzebę taką tworzenia właśnie nowych warunków rzeczywistości, i w tym celu chciałbym zaprosić do współpracy informatyków, programistów, web deweloperów do realizacji projektu portalu społecznościowego. Projekt jest bardzo ambitny i bardzo rozbudowany, także jeżeli jest ktoś z Was, kto chciałby spróbować się z tym zmierzyć, zapraszamy tutaj do nas i żebyście mogli ewentualnie kontaktować się z nami, to proszę piszcie na mój adres kontakt@wolnaludzkość.pl. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą współpracować, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą również w naszej telewizji, a jak widzicie, staram się teraz bardzo włożyć nacisk na ekologię, na wszystkie te tematy związane z ekobudownictwem. Chcemy bardziej skupić się na właśnie ekobudownictwie, na tych wszystkich ciekawostkach z tym związanych, także zapraszam każdego, kto ma troszeczkę wiedzy na ten temat i bardzo chciałby się z tym podzielić. Mamy tutaj nowy program, o którym wspomniałem. Wczoraj się nie udało, bo Bartek miał jakieś problemy techniczne, aczkolwiek następne, myślę, tygodnie będą już owocowały w bardzo konkretny przekaz naszych alchemików, także zapraszamy wszystkich do współpracy. Powtarzam adres kontakt@wolnaludzkość.pl. W tym tygodniu ja myślę, że to już wszystko. Zapraszam Was do mojego przeglądu wydarzeń już za tydzień, we wtorek o 21:00, i pozdrawiam.